już się raczej nie zatrzymuje. Nie, każdy już się raczej wymyśla. Otwieram posiedzenie 7 sesji Rady Powiatu Zamojskiego. Witam wszystkich radnych, witam panów starostów, zaproszonych gości, pracowników starostwa powiatowego. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał Rady Powiatu. Przedstawiam teraz państwu porządek obrad 7 sesji. Otwarcie posiedzenia, punkt pierwszy, punkt drugi, przedstawienie porządku obrad 7 sesji Rady Powiatu, przyjęcie protokołu z 6 sesji Rady Powiatu, informacja przewodniczącego zarządu o pracy zarządu powiatu między sesjami, interpelacje i zapytania rady, podjęcie uchwał w sprawie A. Zmiany w budżecie powiatu zamojskiego na 2019 rok. B. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu zamojskiego na lata 2019-2026. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty oceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność powiatu zamojskiego. D. Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu. E. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodowej we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. F. Zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zawodach oświatowych prowadzonych przez powiat zamojski. G. Stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum specjalnego w Długoborzu wchodzącego w skład specjalnego środka szkolno-wychowawczego imieniu świętego Jana Pawła II w Długoborzu. H. Stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum w Zambrowie, wchodzącego w skład zespołu szkół ogólnokształcących w Zambrowie. I. Stwierdzenia przekształcenia zespołu szkół ogólnokształcących w Zambrowie w 4-letnie pierwsze liceum ogólnokształcące imieniu Stanisława Konarskiego w Zambrowie. J. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego 2-go liceum ogólnokształcącego w Zambrowie w 4-letnie 2-go liceum ogólnokształcące w Zambrowie. K. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego 3-go liceum ogólnokształcącego w Zambrowie w 4-letnie 3-go liceum ogólnokształcące w Zambrowie. L. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego technikum nr 1 w Zambrowie w 5-letnie technikum nr 1 w Zambrowie. M. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego technikum nr 2 w Zambrowie w 5-letnie technikum nr 2 w Zambrowie. N. Rozpatrzenia petycji w interesie publicznym. O. Rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego. P.
zmiany statutu powiatu zamborskiego. Q. Zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Punkt 7. Informacja o wynikach kontroli wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska w Białymstoku, dyrektora Głowczyk. Punkt 8. Informacja na temat funkcjonowania powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamborskiem. 9. Informacja z działań zawartych w powiatowych programach społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych za 2018 rok. 10. Sprawozdanie z realizacji za rok 2018 programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie zamborskim na lata 2013-2018. To bardzo koniecznie. Na lata, to za lata. 11. Sprawozdanie z realizacji za rok 2018 programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020. 12. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie zamborskim w 2018 roku. 13. Informacja o działalności spółki Szpital Powiatowy w Zamborskiej Spółka z o.o. w 2018 roku. 14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku. 15. Udzielenie odpowiedzi na interpelację zapytania Rady. 16. Wnioski o oświadczenia Rady. 17. Sprawy różne. 18. Zakończenie obrad. Czy są jakieś uwagi lub wnioski co do porządku posiedzenia? Proszę bardzo. Pan Jacek Polasek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym wprowadzić wniosek o zmianę porządku posiedzenia obrad, a mianowicie w punkcie 6.r podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest powiat zamborski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Chodzi mianowicie o to, ponieważ mieliśmy okazję spotkać się w czerwcu, a nie w lipcu, który był okres wakacyjny, okres urlopowy i przy tej okazji Rada Gminy Szumowo podjęła uchwałę w sprawie wskazania nowej lokalizacji przystanków 28 czerwca, nowej lokalizacji przystanków w miejscowości Pękratka Polska, a mianowicie utworzenie dodatkowych przystanków Pękratka Polska 3, Pękratka Polska 4 po obu stronach drogi oraz zmienioną lokalizację przystanku w miejscowości Pękratka Polska 2. W związku z tym chciałbym, żebyśmy się wszyscy przychylili do tego wniosku i mogli dodać to do porządku obrad, bo to będzie dla dzieci, które korzystają, teraz dojeżdżają do szkół, tak? I wójt i Rada Gminy Szumowo działa. Dziękuję. To czy są jakieś pytania w tej sprawie dotyczące zgłoszonego wniosku przez Komitet Zarządu? Zgodnie z artykułem 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym wniosek powinniśmy przegłosować i żeby przyszedł do porządku obrad, musi być bezwzględna większość głosów. A zatem jak nie ma uwag, to z panem radnych jest za. Panie Radny, proszę o przeczytanie. Dziękowski Krzysztof? Za. Mochowski Kazimierz? Za. Gawkowska Agnieszka? Za. Zbigniew Jak? Za. Krajewski Michał? Za. Krajewski Wacław? Tak. Lipiński Edward? Za. Margerska Groszka Krytyka? Za. Murawski Jacek? Za. Orłowski Sebastian? Za. Tomazański Rafał? Za. Rykaczewski Stanisław? Za. Szeligowski Piotr? Za. Świderski Ryszard? Za. Wójcik Zenon? Za. Jednogłośnie. Dziękuję. A zatem przedstawiony porządek będzie wyglądał następująco, tak jak przedstawiłem, i dodamy tylko literkę tutaj F-ku, F-S. No, następna litera F. No, dobrze. Przechodzimy do realizacji przedstawionego porządku. Punkt trzeci, mianowicie przyjęcie protokołu 6 sesji Rady Powiatu. Protokół 6 sesji był włożony do rządu. Radni mieli możliwość zapoznania się na 7 dni przed sesją w biurze Rady. Czy są jakieś uwagi? Przechodzimy do przegłosowania przewodniczącego przyjęcia do porządku. Panie Burmistrzu, proszę.
Krzysztof. Za. Mochowski Kazimierz. Za. Gawkowska Agnieszka. Za. Jan Zbigniew. Za. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Za. Lipiński Edward. Za. Markerska proszę Tedyta. Za. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazajski Rafał. Za. Rychaczewski Stanisław. Za. Szeligowski Piotr. Za. Świderski Ryszard. Za. Wójcik Zenon. Za. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny punktem jest informacja przewodniczącego zarządu o pracy zarządu powiatu między sesjami. Otrzymaliście Państwo wszyscy informacje w materiałach, które zostały dostarczone w prawidłowym terminie. Czy macie życzenie, żeby Pan Przewodniczący czytał to, czy macie pytania do tego bezpośrednio? Jak sobie tutaj Państwo życzą? Proszę bardzo. Jeżeli Przewodniczący ma to odczytywać wszystko, co jest napisane, to poprosimy o odczytanie. Jeżeli są pytania, to prosimy bezpośrednio o zadawanie pytań, a Pana Przewodniczącego o uzupełnienie, czy coś się wydarzyło od czasu dostarczenia informacji do chwili obecnej, do dnia dzisiejszego. A zatem proszę. Proszę Pana. Ja mam pytanie do Pana Starosty. Tam w informacji o inwestycjach na 2020 rok znajdują się trzy inwestycje. Ulica Pileckiego, droga przez Dziecko Mroczki tam i jeszcze i na Nutkach. Jest tutaj informacja, że było pismo do samorządu. No nie widzę tu żadnej inwestycji na gminie Szumowo. Czy wszystkie samorządy było zwrócone się do wszystkich samorządów o inwestycje i jakie zadeklarowały samorządy procent finansowania tych inwestycji na 2020 rok? Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Proszę Pan Lukaszewski. Panie Starosto, chciałbym uzyskać informację dotyczącą oświaty. Mamy punkt 5. Zarząd powiatu nie wyraził zgody na utworzenie dodatkowego stanowiska dyrektora zespołu szkół ogólnokształcących w Zambrowie. Proszę o podanie argumentu. Zarząd powiatu wyraził zgodę na utworzenie dodatkowego stanowiska wicedyrektora w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Długoborzu. Proszę o podanie argumentów. Oraz proszę o poinformowanie, jakie będą koszty w związku z utworzeniem nowego stanowiska wicedyrektora w ośrodku szkolno-wychowawczym w Długoborzu. Do informacji szpitala. Tak, omówiono wniosek prezesa szpitala dotyczący zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 2020 środków w wysokości 1 800 000 zł na rozleczenie i zamknięcie aktualnie realizowanych projektów inwestycyjnych. Powiat nie ma możliwości finansowania, aby zabezpieczyć środki w wnioskowanej wysokości. Proszę o poinformowanie, o jakie wnioski Pan prezes składał, jakie środki. Jakie zarząd podjął działania w obecnej kadencji, aby pozyskać środki od samorządów, które wchodzą w skład powiatu zambrowskiego? Jednocześnie chciałbym również uzyskać informację, na jakim etapie jest składany w miesiącu kwietniu na sesji, również składany wniosek i interpelację w sprawie zakupu karetki pogotowia dla szpitala w Zambrowie. Jest to zakup, moje ocenie, bardzo ważny, ratuje ludziom życie, a z tych informacji, które otrzymaliśmy na sesji czerwcowej, jak i obecnie, widzę, że są środki wydawane na inne zadania, a nie ma na ten bardzo ważny cel, uważam. Karetka, która przewozi osoby z szpitala zambrowskiego do innych szpitali wymagających jakby lepszej opieki, czy większych działań, uważam, jest bardzo istotnym elementem jego prawidłowego zabezpieczenia. Proszę się skoncentrować na zadawaniu pytań. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, a zatem przechodzimy do udzielenia odpowiedzi. Odnośnie do, proszę bardzo, Pani Starosta. Może na ten temat
Zgadza się. Na posiedzeniach rządu odbywały się dyskusje na temat budowy dróg w roku 2020. Zgodnie z mikrofon na sesję zawiadana mieszkańców. 2000. Słuchać już teraz? Może było czy w 2020 roku, które będą realizowane inwestycje przez Pławec Zamrozki. Wydał wniosek z gminy Szumowo na przebudowę skrzyżowania w miejscowości Srebrna w postaci ronda, lecz będąc na spotkaniu z panem wójtem Szumowo w miesiącu bodajże styczniu, pan wójt powiedział, że do remontów nie będzie dofinansowywał. Tam budowa samego tego skrzyżowania nie ma aż takiej założenia strategicznego dla nas, bo tam się nic nie dzieje, nic się nie wydarza. Na tym skrzyżowaniu jest wszystko. Gorsza jest dojazd drogi do miejscowości Długoboża, 700 metrów, ale na to dokumentacji projektowej nie posiadamy. Chcielibyśmy zrobić to w remoncie, bo koszty dokumentacji też są jakieś znaczne, co nie wymaga tutaj tego przedsięwzięcia. Dlaczego zostało złożone na te poszczególne gminy? Wójt gminy Rudki zadeklarował swoją pomoc pismem, że udzieli dofinansowania w wysokości większej niż 53%, w wysokości 60%, dlatego został wniosek znaczny, większy złożony na przebudowę dróg Kosaki Nadmielne, bo to jest wartość całej dokumentacji projektowej z kosztorysem inwestorskim, ponad 10 milionów złotych plus jeszcze wykupy gruntów. To było na zarządzie dyskutowane. Droga, która powstanie na terenie gminy Zamrów, to jest jedna z gorszych dróg prowadząca do powiatu ostrowskiego, to jest Przyździecko, Mroczki, Lenarty. Na odcinku niewielkim jest koszt jej nieznaczny, a zobowiązania powiatu coraz są większe. Dlatego też zarząd podjął decyzję realizacji tej drogi. Ulica Pileckiego to tylko dla podniesienia bezpieczeństwa uczęszczających dzieci do szkół, gdyż jest zwężenie przy banku i tutaj chcemy to po prostu troszkę poszerzyć, żeby było bezpiecznie dla dzieci i rodziców doprowadzać do młodzież do szkoły. Jeżeli coś niejasne, to jeszcze mogę bardziej, ale mi się wydaje, że... Dziękuję bardzo. Czy satysfakcjonuje pana odpowiedź? Pan Rudzicki. To znaczy, mam jeszcze w uzupełnieniu, ile deklarowano poszczególne samorządy, no bo to zawsze się mówiło, że jeżeli jest inwestycja, to udział samorządu. Deklaracja Zrutek jest 60 zamów i miasto. Miasto, no to tutaj na tą... Przejdziemy do realizacji jakiej inwestycji, dostaniemy dofinansowanie, z miastem będziemy rozmawiać. Deklaracja Zrutek od razu była jasna, że 60% to gdzieś co najmniej 60%. Może się uda, to nawet i więcej dołoży do realizacji tej inwestycji. Gmina Zamrów powiedziała, że 50% dokłada tak samo, a tam jest przewidziany remont w gminie Zamrów. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, teraz odpowiedzi dotyczące oświaty i inne pytania zadane przez pana radnego Kaczyńskiego. Proszę bardzo. Zarząd powiatu decyzją większości zarządu nie wyraził na utworzenie dodatkowego stanowiska wicedyrektora zespołu szkół ogólnych kształcących w Zamrowie. Podyktowane jest to tym, że na chwilę obecną 16 jest tylko oddziałów i tutaj większość, myślę, że stwierdziła, że na chwilę obecną trzeba jeszcze powołać, jak wiemy, już też nie ma pierwszego wicedyrektora, gdzie pani odeszła Wierałcowska, bo zrezygnowała z pracy, tak? A dotyczący tutaj wydarzenia zwrotne dodatkowego wicedyrektora w ośrodku szkolno-wychowawczym w Długoboże, podyktowane jest to, że powstały powyżej 23 oddziały, z czego ustawą można 29, bodajże. I można właśnie powołać drugiego wicedyrektora i to uczyniliśmy, nawet trzeba, tak? Bo tam jest potrzebne, bo to jest różne sprężenia, różne dzieci, choroby, no to i trudniejsze jest praca, żeby zapanować się tylko jeden dyrektor, plus który się zastępca, tak? Tam jest zasadne, żeby powołać drugiego wicedyrektora. Kolejny temat, jakieś pytanie do pani sensowie. Jakie koszty będą związane z otworzeniem nowego stanowiska? Prosiłbym, żebyście panu zapisywali sobie. Na chwilę obecną trudno jest
Nadmienię, że wniosek w tej sprawie składałem już w
29 marca 2019 roku i przypominałem Ciechowskie później, ale jak dotychczas żadne działania w tej sprawie nie zostały podjęte. Jest to miejsce bardzo określane ze względu na sklep, pocztę, urząd gminy. Chodzi tam bardzo dużo dzieci, łatwo o zwinięcie nogi, co też zgłaszali mi rodzice. Dlatego po raz kolejny proszę o usunięcie tych ubytków w drodze powiatowej, zanim przyjdzie zima. Druga sprawa, o którą również wnioskowałem w tym samym wniosku, dotyczyła ustawienia lustra na skrzyżowanych dróg powiatowych w kołach kościelnych, to jest ulica 11 listopada z ulicą Kościelną. Również nie podjęto działań w tej sprawie. Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy i kiedy te działania zostaną podjęte. Wnioski. Ponawiam wniosek, który składałem w marcu w sprawie wyrównania zaniżenia płyty pomostu w stosunku do istniejącej nawierzchni na drodze powiatowej numer 2015B na odcinku Kołaki Kościelne Samidon w obrębie mostu w miejscowości Gunie Ostrów, który to wniosek nie mógł być zrealizowany z racji braku środków finansowych w budżecie powiatu sobolskiego na 2019 rok. Dlatego ponawiam wniosek, by wygospodarować na ten cel środki w przyszłorocznym budżecie. To wniosek do budżetu. Ponawiam również wniosek również składany w marcu bieżącego roku o ujęcie w przyszłorocznym budżecie i pozyskanie środków na przebudowę drogi powiatowej numer 2012 na odcinku Ćwik Krajowo-Czarnowo-Wudy. Jest to obecnie jedna z najbardziej uczęszczanych dróg. Korzystają z niej mieszkańcy gmin Kołaki, Kościelne, Rudki, Kosaki, Kulesze, Kobyliny i Wysokie Mazowieckie. Została ona poważnie zdewastowana przez ciężkie pojazdy, które były tędy kierowane, gdy była zamknięta trasa S8 i nadal jest drogą objazdową. W razie wypadku i zablokowania drogi krajowej S8 pomiędzy Zembrowem a Rudkami. Zenon Adam Wójcik. Odpowiedź na wnioski i zapytania radnych mamy w 16 punkcie. Tutaj Panie Zenonie, te dwa wnioski to są wnioski do przyszłorocznego budżetu, tak to potraktujemy. A na te zapytania, no, jeżeli Pana satysfakcjonuje ustnie, no to myślę, że tu jest przygotowany pracownik ustny. To poproszę Pana Naczelnika Rzeźnickiego, żeby odpowiedział na te dwie sprawy, lustro i ubytki w drodze powiatowej w Kołach Kościelnych. Ubytki w drodze powiatowej zostaną usunięte na pewno, tylko tam jest taka możliwość, że część znajduje się poza pasem drogi powiatowej. Jeżeli to na pewno dzisiaj po sesji jeszcze sam osobiście podjadę, zobaczę, jeżeli to jest w pasie drogi powiatowej, zostaną usunięte. W następnym tygodniu na samym początku. Odnośnie lustra, to odpowiedź poszła, bo o to samo zwracał się radny gminy i odpowiedź była dana, że będzie przegląd dróg gminnych w miesiącu, bodajże jeszcze w październiku zrobimy, z Komendą Powiatową Policji w Zambrowie, odnośnie oznakowania. Jeżeli będzie zasadne tam lustro, że ma być, będzie zamontowane. W odpowiedzi miałem podane, że w maju był ten przegląd. Na policję nie poradzę, oni mają też swoje zadania. Zwracałem się do nich, nie mieli takiej możliwości w tym okresie powiedzieć, że na jesieni może będzie troszkę luźniej, wtedy znak pojadą. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, nie ma już nic więcej. Na piśmie nic nie wypłynęło. Czy są jakieś zapytania? Proszę Pana Kaczyńskiego. W kwestii ogrodzenia przy Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości na sesji kwietniowej zgłaszałem właśnie wniosek w sprawie remontu. Czy coś w tym temacie zostało zrobione, jakieś działania zarząd podjął, zbadał temat? Jeżeli tak, to poproszę o odpowiedź. Zapytałem, nie powiem to żadnych czynności. Proszę zagratulować protokole przy naprawach, remontach, wziąć ten temat pod uwagę. Dobrze. Przechodzimy do realizacji dotyczącej części uchwałodawczej. A mianowicie, mamy trochę tych uchwał, dzisiaj się nazbierało w okresie przerwy wakacyjnej. Przechodzimy do uchwały dotyczącej zmian w budżecie powiatu zamorskiego na 2019 rok. Otrzymaliście Państwo projekt uchwały. Są na ostatniej stronie objaśnienia wszystkich dokonanych zmian. Mamy tutaj do dyspozycji Panią Skarbnik. Jeżeli coś jest niejasne, są pytania, bardzo proszę zadawać
Uchwała była procedowana na Komisji Finansów. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Pan Rykaczewski. Załącznika inwestycyjnego, bo tutaj nie widzę w tym załączniku inwestycyjnym drogi na gminie Rudki. A z tego co wiem, to chyba też dostała dofinansowania w ramach rządowego programu. Dlaczego tutaj nie jest wpisana? I drugie moje pytanie dotyczy, dlaczego pomija się Radę Powiatu w procesie inwestycyjnym, ponieważ na część tych zadań zostały ogłoszone przetargi z pominięciem Rady Powiatu. Jako Radny Powiatu też chciałbym mieć wpływ na to, jaka inwestycja będzie realizowana, jaki zakres robót. Trzecie pytanie dotyczące ulicy Wyszyńskiego. Czy w tej ulicy będą też wykonane prace związane z przebudową, remontem sieci kanalizacyjnych? I czwarte pytanie dotyczące wniosków z oświaty. Mamy tutaj w tej informacji podane różne wartości zwiększenia dochodów, zwiększenia środków finansowych na szkoły. Jedno dostają 57 tysięcy, drugie dostają więcej. Jest moje pytanie, czy na jakiej podstawie to się odbywało? Czy były składane w tej sprawie wnioski przez dyrektorów? I czy zostały one tutaj uwzględnione w całości? Jeżeli nie, to której i ile? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Skoro nie ma, poproszę o odpowiedź. Czy pani skarbnik, czy pan starosta, dotyczy załącznika inwestycyjnego pierwsze, drogi na Rudkach. Jeśli chodzi o to zadanie na gminie Rudki, więc zadanie to ma być realizowane w ramach remontu, dlatego nie ma tego zwiększenia, nie ma go wpisanego do załącznika inwestycyjnego. W załączniku z wydatkami jest zwiększenie na ten cel środków w ramach wydatków bieżących w paragrafie 427. To jest strona. W dziale 600. Na stronie trzeciej w wydatkach, jest tam paragraf 427, jest zwiększenie wydatków 1 524 539 zł i tutaj jest 414 tysięcy z końcówką, zaraz Państwo mogę to zapodać do odpowiedzi dokładnie do finansowania z gminy Rudki. 1 101 600 do finansowania z odwoju wody, pozostałe środki są z naszych własnych i w budżecie powiatu, czyli w tym paragrafie 627 już były wcześniej zapisane o gminie na remonty. Jeśli chodzi o to zadanie na gminie. Jeśli chodzi o szkoły, więc tak, szkoły składały wnioski i w ogóle jednostki oświatowe i edukacyjne opieki wywarcie, może w ten sposób powiem. I tak, bursa i poradnia złożyły wnioski tylko i wyłącznie na kwoty środków czy podwyżki te od miesiąca września. Natomiast pozostałe skalkulowały swoje braki, ile im zabraknie w związku ze zwiększeniem zadań od miesiąca września i tych podwyżek i przedłożyły na zarząd. I teraz tak, zarząd podjął decyzję, ponieważ jeszcze nie było żadnej informacji o tym, jaka kwota subwencji zostanie nam przydzielona na podwyżki od miesiąca września, żeby ze zwiększeniem z tytułu podwyżek się wstrzymać. I pozostałe jednostki w takiej wysokości po zdjęciu tych podwyżek dostały zwiększenie w wysokości takiej, jak planowano. W zespole szkół ogólnokształcących i zespole szkół numer 1 jeszcze to zwiększenie środków
że tak powiem, zostały zmniejszone o środki w dziale 801.52, czyli na osoby z orzeczeniami, gdzie dyrektorzy zgłosili, że w pewnych kwotach, to znaczy w zespole szkół ogólnokształcących 69 tysięcy, tylko numerem granica 100 tysięcy, i te środki nie zostaną wykorzystane, więc ta kwota zostanie przesunięta z rozdziału 801.52 na inne potrzebne w jednostce. Czyli to, co idzie tutaj, to zwiększenie, jest, można powiedzieć, takie, jak dyrektorzy skalkulowali, w takich wysokościach. Jeśli chodzi o te podwyżki, przedwczoraj przyszło już pismo ministerstwa, że dla powiatu zostały przyznane środki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 410 484 zł. Potrzeby są, tak, to okrągło 620 tysięcy, 619, 700 czy coś takiego, czyli do granica 620 tysięcy. Tyle trzeba jeszcze zabezpieczyć szkoły na podwyżki. Tak jak mówię, informacja wpłynęła przedwczoraj. Myślę, że na najbliższej sesji te zmiany zostaną, te środki i jeszcze zabezpieczenie z dochodów własnych powiatu zostanie wprowadzone do budżetu. Dziękuję. Czy coś jeszcze usunąłem? Mam jeszcze pytanie, czy dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących złoży wniosek na 57 573 zł, czy to była kwota inna? To była kwota. Ja jestem w stanie przedstawić wszystkie wnioski i to, co zostało zdjęte dokładnie w kwotach i w każdej jednostce, i to, co w tej chwili tutaj przekładamy. Dyrektor złożył, tylko w tej chwili nie mam 4 wniosków i co do złotówek nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale w tysiącach owszem. Więc dyrektor szkół ogólnokształcących złożył wniosek na kwotę 232 tysiące złotych. Z tego było 19 tysięcy, niecałe 20 środków na odprawy, które zostały przydzielone z rezerwy celowej, która jest w budżecie powiatu, w piątek, czyli to było 13 września, uchwałą zarządu. Wtedy zostały rozdysponowane również środki z tego tytułu na odprawy emerytalno-rentowe dla zespołu szkół nr 1. To była kwota ponad 24 tysiące. Dla specjalnego ośrodka szkolnego wychowawczego była to kwota 32 100. Powiatowy Urząd Pracy ponad 25 tysięcy, no i starostwo powiatowe na 3 odprawy w granicach 100 tysięcy złotych. Wtedy zostały rozesłane i ta kwota została zabezpieczona już uchwałą zarządu. Następnie dyrektor zgłosił, że 69 tysięcy środków zostanie niewykorzystanych, jeśli chodzi o to zabezpieczenie na indywidualne stworzenie, na stworzenie warunków nauki dla uczniów z orzeczeniami. 69 tysięcy. 85 tysięcy to były podwyżki, które no, będą uruchomione, tak jak mówiłam tutaj już, po otrzymaniu tej subwencji i prowadzeniu. I pozostała kwota została teraz wprowadzona do budżetu. Dziękuję bardzo. Następne było pytanie dotyczące ulicy Wyszyńskiego. Proszę bardzo. Może pan na przykład. Ulica Wyszyńskiego będzie przebudowywana. Kanalizacja nie była tam liczona do kosztorysu, gdyż będą tylko studnie regulowane i na nowo odtworzone, które są teraz pokryte masą bitumiczną. Dziękuję bardzo. I było pytanie, nie bardzo przeze mnie zrozumiałe, że co pan chce uczestniczyć w tym wszystkim, czy nie bardzo? Nie no, przed ogłoszeniem przetargu taka inwestycja powinna być wpisana do budżetu. Można umówić też na zakres tego zadania, co ma być ujęte, wartość, a tak to jesteśmy, no, zarząd już ogłosił przetarg, tak? Ogłosił na, pod koniec czerwca, chociaż sesja była w połowie czerwca. I jako radny powiatowy chciałbym też udział brać w tym procesie. Ja nadal, nikt panu nie broni, ma pan prawo uczestniczyć w każdych komisjach, z jednej pan teraz złoży rezygnację.
czasu panu brak. Ma pan prawo w każdej jednej komisji, w posiedzeniach zarządu, prawo przyjść i uczestniczyć. Ja nie widzę tu problemu, nie wiem czy. Panie przewodniczący, przed ogłoszeniem przetargu inwestycja powinna być uchwalona w budżecie powiatu. I oto składam wniosek, żeby tak było. Nie bardzo rozumiem pana. Porozmawiamy sobie w szeregu, bo pytanie to jest. Jak możemy coś? Budżet jest uchwalany, coś się panu nie bardzo rozumie. Dobra, czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Jeśli dobrze zrozumiałem panią skarbnik, to znaczy z tego, co z rządowych pieniędzy przyszło na podwyżki? Tak. To mniej więcej mamy 70% tego, co rzeczywiście trzeba wydać, tak? Czyli brakuje jeszcze 200 tysięcy, które tak. trzeba znaleźć w budżecie powiatu na to, żeby tak. ustawowe podwyżki móc wypłacić. Ja też tak zrozumiałem, że 600 potrzeba, wydało 400, a 200 się dołoży, to znaczy nikomu. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do pani skarbnik, do pana przewodniczącego zarządu? Proszę bardzo, pan Rykaczewski. W związku z trzema inwestycjami, które będą realizowane obecnie przez powiat, jakie jest dofinansowanie na przykład miasta Zamrów w ulicy Wyszyńskiego, jakie jest dofinansowanie gminy Kołaki Kościelne, przebudowę drogi powiatowej Szewik-Wyśnica, Gminice Krusze oraz na terenie gminy Rudki. Jaki jest udział tych samorządów? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o udzielenie odpowiedzi. Kto jest panów? Pan naczelnik, proszę bardzo. Kołaki, ruszamy, Rudki i Zamrów. Tak. Rudki zadeklarowało swoją pomoc na niezmienionym poziomie 52%, co było wcześniej przez zarządy u nich wyegzekwowane i w tej wysokości nam udzielają dofinansowanie. Wczoraj byliśmy z panem starostą na sesji Rady Gminy Kołaki, bo pismo wysłaliśmy, no to pan wójt stwierdził, że nie jest w stanie zabezpieczyć w tym roku jakiekolwiek pieniądze na budowę tej drogi w Kołakach Kościelnych. No i pan starosta, pan radny Kaczewski dobrze zna tą drogę Szeliki i Podłatki. Jest jedna z najgorszych dróg w powiecie zamrowskim, która wymaga remontu, gdyż tam przychodzi wiosna i wkładamy poważne pieniądze, bo w wysokości gdzieś 30-50 tysięcy kosztuje nas połatanie tych dziur, co tam jest. Podejrzewam, że może przyjść ta zima i tej drogi w ogóle może nie być, bo zostanie zabrana przez wysadzanie glin. I chcemy ją zrealizować. Tam jest część, przebiega ona przez gminę Zamrów, część przez gminę Kołaki Kościelne. Gmina Zamrów deklarowała, tylko w tym roku w budżecie też już nie zabezpieczy pieniędzy. Tam chodzi nam o 168 tysięcy od gminy Zamrów, że wójt na razie deklaruje, że w roku następnym udzieli takiego dofinansowania, jeżeli rada go poprze. Z miastem rozmowa też była, to pan starosta może sam powie, no, no nie wiem, bo mnie tak trudno się no, wyrażać. Pan starosta, proszę bardzo. No. Dziękuję. W miesiącu lipcu mieliśmy spotkanie z miastem Zamrów, znaczy z władzami miasta Zamrów, czyli z panem burmistrzem, z przewodniczącym rady. Człowiekiem odpowiedzialnym za inwestycje, dotyczące inwestycji finansowania przez miasto Zamrów w kontekście inwestycji. Zawiadomiliśmy burmistrza, że złożyliśmy to dofinansowanie z władz wojewódzkich i otrzymaliśmy zapewnienie, że miasto dołoży w wielkości udziału, który jest określony, czyli 800 tysięcy złotych. Następne spotkanie dotyczące budżetu było już w węższym gronie. Naczelnik wydziału był m.in. trzy, cztery osoby. I burmistrz w tym momencie zmienił swoje zdanie i powiedział, że dofinansuje około 500 tysięcy. Pismo, tak. Wysłaliśmy pismo, tak, podformalne pismo dotyczące określenia, jako kwotę, kiedy zostanie dofinansowane, do dnia dzisiejszego odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Miasta Zamrów. Może ja tutaj uporządkuję trochę temat. Do wszystkich poszły samorządów pisma, do wszystkich samorządów zarząd zobowiązał starostów, ażeby brać udział w ich sesjach. Wczoraj byli w Kołakach, zostali bardzo ładnie pożegnani i przywitani z piękiem. I teraz jest 24 sesja w mieście Zamrów.
i też panowie się wybierają razem z naczelnikiem i słowo, że mówione jest ulotne, a słowo pisane zostaje, będą żądali potwierdzenia, bo nic nie można wprowadzać do budżetu, póki nie ma potwierdzenia. Także czekamy na sesję, Tyle. Proszę bardzo, pan wicestarosta coś chce dodać. Myślę, że tutaj również wybierzemy się raczej na tą sesję, na pewno 24. Myślę, że tutaj mieszkańcom i radnym, którzy zasiadają w Radzie Miasta, powinno też zależeć na tym, żeby dofinansować tą inwestycję dotyczącą remontu ulicy Wyszyńskiej, ponieważ to można powiedzieć, że jest ciąg miejski, bo to w mieście wiele, jest szkoła podstawowa, jest Olimpia, tak, klub sportowy, banki, osiedle przede wszystkim. Myślę, że tak samo tutaj też się zwrócimy do spółdzielni mieszkaniowej Zambrowskiej, żeby też ewentualnie w kosztach jakoś uczestniczyła. Tak? To mówię, tutaj będziemy przekonywać radnych, Rady Miasta, żeby jednak tą inwestycję dofinansować, no i żeby zrealizować, bo takie dofinansowania, jak teraz dostaliśmy 60% od, z Urzędu Wojewódzkiego, no możemy za rok, za dwa nie dostać, tak? Jest jedyna okazja, gdzie tą inwestycję tak czy tak będzie trzeba zrealizować. Wypadałoby przynajmniej. Dziękuję. Jest niepowtarzalna okazja, żeby właśnie tutaj, jak powiedział wicestarosta, to zrobić, trzeba wszystko zrobić, ażeby te zadanie zostały wykonane. Otrzymaliśmy pieniądze, jeździliśmy z panem starostą do wojewody, prosiliśmy i przyznano nam 60%. Też podzielono równo, prawie i sprawiedliwie. Mazowiec dostał 80%, będziemy dostali 60%, dobrze, jest i tyle. I wszędzie, jak widzicie państwo, jest taki podział. Na oświatę też dostaliśmy tyle i dostaliśmy, ale jakoś tak prawie z kraju, jak obywateli staje. Zrobimy wszystko, żeby pozyskać środki większej czy mniejszej wysokości. Wczoraj rozmawiałem z prezesem Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Prosiłem o też jakiś drobny udział, o jakiś wkład. Też za dużo nie może, bo to jest mieszkańców, są pieniążki. Ale tutaj, gdzie te drogi są wjazdowe, dojazdowe, a jest kilka, powiedział, że podejmie rozmowy i ewentualnie jakieś tam kwoty też tam w tej budżetu wrzuci. Tyle odnośnie ulicy Wyszyńskiego. Proszę bardzo. Wyszyńskiego jest ważna w tym remoncie, dlatego składałem wniosek już do zarządu, żeby to ująć we wniosku do wojewody. Środki zostały przyznane, przetarg został ogłoszony i mam pytanie teraz, kiedy rozpocznie się proces związany z przebudową tej drogi i kiedy planujecie zakończenie tej inwestycji? Proszę bardzo, pan naczelnik. Po dzisiejszej sesji zostanie przedsiębiorstwo Bitum powiadomione, że została wyłoniona ich firma do realizacji tych inwestycji. Podpisanie umowy jest planowane na 25 września, również przekazanie placu budowy i rozpocznie się budowa. Niezasadne, tylko będzie nierealne zakończenie tej budowy w tym roku, która zostanie przeciągnięta bodajże do maja, czerwca następnego roku 2020. Dlaczego tak późno? To znaczy? Dlaczego dopiero teraz zaczynamy? No bo nie ma pieniędzy w budżecie. Czyli? No w naszym, no, ale nie dostaliśmy. Ale no to tutaj to trwało długo podpisanie tej listy przez premiera, to już nie ma żadnych. No mówię właśnie. My czekaliśmy, byliśmy gotowi wcześniej, nie? Dlatego to zostało tak przeciągane. Realizacja była planowana rozpocząć od miesiącu lipcu, gdzie był okres wakacyjny i wtedy to by było zrealizowane jeszcze w tym roku. Teraz rozpoczął się rok szkolny, co nam troszkę to utrudni, bo będziemy musieli zorganizować jakąś organizację ruchu, żeby młodzież uczęszczała do tej szkoły i spółdzielnia tak samo. Dlatego podejrzewam, że zostanie to przesunięte na zakończenie w roku następnym. No i będzie po prostu może też łatwiej pieniądze pozyskać w innym budżecie. Można wnioski składać do miasta nawet o ujęcie tej inwestycji w roku następnym. Dziękuję. Tak też będziemy czynili, żeby gminom ułatwić, a żeby w przyszłorocznych budżetach postarali się zapewnić chociaż po roku i mieli swój udział. Proszę bardzo, to jeszcze jakieś pytania. Pan Świdelski. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że to nie jest jakaś złośliwość władz powiatu, że ta inwestycja się zaczyna dopiero w tym momencie, bo ona jest możliwa do rozpoczęcia dopiero teraz, bo dopiero w ostatnich dniach zostały te środki przekazane przez wojewodę. Do tej pory tych środków nie było, więc nie można było tego w ogóle ruszyć. Dla nas to też jest trudne i niezrozumiałe, prawda, bo skoro
rok miał miesiące kolejne, niby to było przyznane, tylko nie brakowało podpisu i nie można było tego zaczynać. Nie wiem, czy ludzie to zrozumieją, czemu nie robi się inwestycji, kiedy jest lato, a trzeba z nim czekać na jesień, na zimę, czyli na najgorszy właściwie moment. No. Ale to tak po prostu wyszło, bo dopiero teraz przyszły pieniądze rządowe. Dziękuję. Myślę, że ludzie zrozumieją, ludzie się interesują i proszę bardzo, pan Kaczyński. Właśnie dlatego mówiłem, że ta inwestycja powinna być już ujęta w załączniku inwestycyjnym w czerwcu. Byłaby ujęta w załączniku inwestycyjnym w momencie wpłynięcia środków, zarząd mógłby rozpocząć realizację inwestycji. Tak to czekamy ze wszystkim. No, na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze umowy, informacji, na przykład z Urzędem Miasta, ile dostaniemy dofinansowania. Będziemy teraz szukać, chociaż środki od wojewody już są. I tę inwestycję można było realizować, bo jest wykonawca, a tak będziemy czekać. I... Ale jak realizować bez środków? Bez zapewnionych pan środków? Pan nie opowiada tutaj, nie uprawia polityki. Jeszcze raz proszę. Doskonale pan wie, tak się robi, tworzy budżet i proszę. Panie radny, 60% jest to finansowanie od wojewody. Dopiero teraz się przyszło. Od dwóch tygodni się pojawiły te środki. We wcześniej przyszły te pieniądze. No, ale we wcześniej, jak można realizować inwestycje, nie mając na nią przekazanych pieniędzy, prawda? Miasto zarówno i gminy też mają pierwsze sesje po wakacjach. I proszę, od dwóch tygodni można było te inwestycje realizować. Oczywiście, już na stałe. Dobra, proszę bardzo, pan. Pani Skarbnik. Proszę państwa, na razie w tej chwili to mamy tylko potwierdzenie, że nie zostało przyznane w tej chwili, że w ogóle nie ma podpisanej umowy z wojewodą, jeśli chodzi o finansowanie. Nie ma jeszcze podpisanej umowy. Jednak procedura podpisania umowy z wojewodą umowy jest taka, że przed podpisaniem umowy wymagana jest umowa z wykonawcą, która określi już ostateczne finansowanie. I dlatego teraz po wprowadzeniu będzie podpisana umowa z wykonawcą, a potem dopiero będzie z wojewodą. I ta decyzja przyszła do 30, miała być do 30, miała być podjęta przez ministerstwo, a my harmonogramy dopiero w ubiegłym tygodniu. Dostaliśmy zdanie, żeby zwolnić harmonogramy do tej umowy. Także nam się tutaj wcześniej nie można by było zacząć realizacji tej inwestycji, ani podpisać wcześniej umowy. Czy wprowadzić do budżetu? Owszem, wprowadzić można i zabezpieczyć, ale jak zauważyliście państwo, w tej uchwale jest wprowadzenie deficytu i to jest całkowita przebudowa budżetu. Nie wiem, czy była aż taka konieczność, żeby wprowadzać ten deficyt dużo wcześniej, nie mając dokumentacji. Dziękuję. Jeszcze mam pytanie w sprawie tego deficytu. Jakie będzie zadłużenie powiatu Zamrockiego po tych zmianach budżetowych? Zadłużenie powiatu nie ulegnie zmianie, nie zwiększy się, ponieważ te 941 tysięcy deficytu plus rata kredytu 1 200 000, to jest 2 141 000, jest w wolnych środkach, które zostały z ubiegłego roku. Tak jak informowałam w sprawozdaniu z wykonania budżetu, tych nadwyżek środków z ubiegłego roku jest koniec 2 600 000, przy czym w granicach 600 tysięcy jest tam środków na pokrycie projektów współfinansowanych ze środków pomocowych, o czym zresztą tutaj w tej uchwale też pisze, że w tym budżecie jest 260 tysięcy już tych środków właśnie unijnych zaangażowanych w projekty w ramach wolnych środków. Także na różnica przypada na pokrycie wydatków budżetowych. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz przypominam, że radni mają prawo uczestniczyć w komisjach, bo to są komisje merytoryczne, sprawy są omawiane, trzeba brać udział, przyjeżdżać w posiedzeniach, dyskutować, głos zabierać. Jest biuro rady, jest pani skarbnik, są starostowie, nikt nikomu nie broni. Tutaj powinniśmy się skupić na sprawach
merytorycznie, konkretnych, żeby przebiegał sprawnie, a nie dopiero tutaj zadawać pytania nie wiadomo skąd. Przez 12 lat, co niektórzy byli, robili, tworzyli i się dziwię, że w ogóle, że takie pytania padają. Zamykam dyskusję w tym temacie, przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 7, łamane przez 45, łamane przez 19. Aha, opinia komisji. Było na komisji, proszę, finansów. Pan Rafał Połazański, przewodniczący komisji. Stanowisko komisji. Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Przechodzę do przedstawienia. Projekt został omówiony, a zatem nie będziemy odczytywani, jest bardzo obszerny. Dotyczy zmian w budżecie powiatu zamborskiego na 2019 rok. Zmiany zostały omówione. W opisówce wszystko jest szczegółowo opisane. Jeszcze nad tym będziemy pracowali. Nie jest to ostatnia zmiana. Także przechodzimy do przegłosowania. To jest uchwała nr 7, łamane przez 45, łamane przez 19 Rady Powiatu Zamborskiego z dnia 20 września w sprawie zmian w budżecie powiatu zamborskiego na 2019 rok. Pani Ewo, proszę o odczytywanie. Czajkowski Krzysztof. Za. Dmochowski Kazimierz. Za. Gawkowska Agnieszka. Za. Jacek Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Tak. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Tak. Lipiński Edward. Za. Margerska Doszczak Edyta. Wstrzymuje się. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rykaczewski Stanisław. Za. Szeligowski Piotr. Za. Świderski Ryszard. Za. Wójcik Zenon. Za. 15 za, 1 wstrzymujący. Uchwała została przegłosowana przy 15 głosach za, przy 1 głosie wstrzymującym. Przechodzimy do realizacji punktu B. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej powiatu zamborskiego na lata 2019-2026. Otrzymaliście Państwo projekt uchwały. Jest objaśnienie na ostatniej stronie. Te zmiany są wprowadzone, muszą współgrać z tą uchwałą o wieloletniej prognozie. Wszystko zostało to opisane. Była przedmiotem obrad na Komisji Finansów, także otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania co do wieloletniej prognozy? Nie widzę. A zatem poproszę o przedstawienie stanowiska Komisji Finansów. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 7, łamane przez 46 Rady Powiatu Zamborskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zamborskiego na lata 2019-2026. Kto z Panów Radnych, Pań jest za? Panie, poproszę o odczytywanie. Czajkowski Krzysztof. Za. Dmochowski Kazimierz. Za. Gawkowska Agnieszka. Za. Jan Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Tak. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Tak. Lipiński Edward. Za. Margerska Groszczak Edyta. Za. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rykaczewski Stanisław. Za. Szeligowski Piotr. Za. Świderski Ryszard. Za. Wójcik Zenon. Za. Jednogłośnie. Uchwała o wieloletniej, o zmianach wieloletniej prognozie finansowej powiatu zamborskiego została przegłosowana jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały, a mianowicie wyrażenia zgody na udzielenie modyfikaty oceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej wartość powiatu zamborskiego. Również uchwała była przedmiotem obrad zarządu i przedmiotem obrad komisji. Także Komisji Finansów. Jest gruntowne uzasadnienie. Mamy tutaj naczelnika pana Zenona Kaczmarczyka. Jeżeli coś jest Państwu niezrozumiałe, to proszę zadać pytania. Chodzi o ulicę Obrońców Zamrowa. Ludzie pomurowywali płoty nie na swoim terenie. Bardzo to długo jest. No i za drogą płatnością i taką ulgą, żeby nie zmuszać ich do dewastacji tego, co porobili, co ładnie wygląda. Zarząd przychylił się i postanowił poprowadzać te bonifikaty. Bonifikaty wysokości 90%. Proszę bardzo. Skoro nie ma, przechodzimy do
głosowania. Uchwała nr 7, łamane 647, 611. Proszę? A, opinia komisji, przepraszam. Proszę bardzo, pana. Komisja w tej sprawie również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 7, łamane 647, 611 Rady Powiatu Zamojskiego z dnia 20 września w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikacji od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność powiatu. Kto z pań panów radnych jest za, proszę przegłosować. Czajkowski Krzysztof. Za. Mochowski Kazimierz. Za. Grabkowska Agnieszka. Za. Jan Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Lipiński Edward. Za. Parkerska Grosza Tyryszka. Za. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rykaczewski Stanisław. Świdelski Ryszard. Za. Szeligowski Piotr. Za. Wójcik Zenon. Za. 15 za, 1 wstrzymujący. Uchwała została podjęta przy 15 głosach za i 1 głosie wstrzymujący. Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu. Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu szczelonym oraz wysokość kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu. Również ta uchwała była przedmiotem dyskusji na zarządzie i na Komisji Bezpieczeństwa. Otrzymaliście państwo projekt, są stawki, było to głosowane, jest uzasadnienie. Czy są pytania? Nie ma, poproszę o opinię przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie przegłosowała tą zmianę wysokości tych stawek. Dziękuję. Czy są uwagi co do przedstawionego projektu uchwały? Nie ma, zatem przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 7, łamane przez 48, przez 19 Rady Powiatu Zamojskiego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu. Kto z pań panów radnych jest za? Panie Jego, proszę o przybywanie. Czajkowski Krzysztof. Za. Mochowski Kazimierz. Za. Garkowska Agnieszka. Za. Jan Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Przeciw. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Tak. Lipiński Edward. Za. Markerska Groszka Dyryta. Za. Murawski Jacek. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rykaczewski Stanisław. Szeligowski Piotr. Za. Świdelski Ryszard. Za. Wójcik Zenon. Za. 14 za, 1. Uchwała została podjęta przy 14 głosach za, 1 przeciwny, 1 głosie wstrzymujący. Przechodzimy do pakietu ustaw oświatowych, a mianowicie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru kwalifikacji nauczycieli praktycznej nauki zawodowej we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Otrzymaliście państwo projekt uchwały. Uchwała również była przedmiotem obrad Komisji Oświatowej i Zarządu. Z tyłu jest uzasadnienie tej uchwały. Czy są pytania? Skoro nie ma, przechodzimy do głosowania. Uchwała. Opinia Komisji Oświaty. Proszę bardzo, przewodniczącego Komisji Oświaty. Komisja Oświaty na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 7 przez 49 przez 19 Rady Powiatu Zamojskiego z dnia 20 września w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Kto z pań panów radnych jest za? Proszę o przedłużenie ręki przy głosowaniu. Czajkowski Krzysztof. Za. Dmochowski Kazimierz. Za. Gawkowska Agnieszka. Za. Jan Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Wstrzymuje się. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Za. Lipiński Edward. Za. Markerska Groszler Tedyta. Za. Murawski Jacek. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za.
Rykaczewski Stanisław. Wstrzymuje się. Szeligowski Piotr. Za. Fiderski Ryszard. Wójcik Zero. Za. 14 za, 2 wstrzymujący. Uchwała została podjęta przy 14 głosach za i przy 2 głosach wstrzymujących. Przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie podjęcia uchwały zmieniającej uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów nagradzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Marię Zabrowską. Również była przedmiotem obrad komisji i zarządu. Proszę bardzo, jest uzasadnienie, z tyłu Państwo macie. Mam nadzieję, że wszyscy to przeczytali. Czy są jakieś pytania? Pani Marleksa, proszę bardzo. Tylko taki dodatkowy komentarz. Rozmawialiśmy w Komisji Oświaty o tym dodatku. Ja chciałam tylko wszystkim zebranym, jak również osobom, które oglądają relacje w internecie, zaznaczyć, że i tutaj przeczytać, że zgodnie z artykułem 34 Karty Nauczyciela, że jest to dodatek minimalny. Karta Nauczyciela minimalna, wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy wynosi 300 zł. Po prostu chciałam podkreślić, że jest to kwota minimalna. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagi i za zwrócenie tej uwagi, ale sami Państwo widzicie, jak jesteśmy dotowani centralnie. Mamy braki, musimy pokrywać, sami dochodów nie wytwarzamy i stąd są problemy. Też chciałbym, żeby nauczyciele mieli więcej. Dobrze, czy są jeszcze jakieś uwagi? Poproszę o przedstawienie opinii przewodniczącego komisji. Komisja Oświaty na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 7 przez 50 przez 19 Rady Powiatu Zamborskiego z dnia 20 września zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zamborski. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, proszę o przegłosowanie. Czajkowski Krzysztof. Za. Dmowski Kazimierz. Za. Gawkowska Agnieszka. Za. Jan Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Mówię. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Wstrzymuję się. Lipiński Edward. Za. Markerska Groszka Tedyka. Wstrzymuję się. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rykaczewski Stanisław. Za. Szeligowski Piotr. Za. Fiderski Ryszard. Za. Zenon Wójcik. Za. 13 za, 3 wstrzymujące. Dziękuję. Uchwała została podjęta przy 13 głosach za i 3 wstrzymujących. Przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Długoborzu wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Świętego Jana Pawła II w Długoborzu. Również to było przedmiotem obrad i zarządu, i Komisji Oświaty. Z tyłu jest uzasadnienie. Sprawa oświatowego. Jest cały pakiet taki korygujący do 30 listopada. Trzeba to przeprowadzić, te zmiany. Robimy to wcześniej, żeby dyrektorzy mogli się z tym uporać i porobić nowe statuty i inne obowiązki się z tym wiążące. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Czy jest jakieś pytanie? Nie ma. Poproszę przewodniczącego Komisji Oświaty o opinię. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Przechodzę do przedstawienia projektu uchwały. Uchwała nr 7 przez 51 przez 11 Rady Powiatu Zamborskiego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego Długoborzu wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imieniem Świętego Jana Pawła II. Podstawa prawna i paragraf pierwszy stwierdza się zakończenie działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Długoborzu wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imieniem Świętego Jana Pawła II w Długoborzu. Paragraf drugi zakończenia działalności gimnazjum, o którym mowa w paragrafie pierwszym, nastąpiło z dnia 31 sierpnia 2019 roku. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu zamborskiego. Paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi co do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Proszę o zapytanie. Czajkowski Krzysztof. Za. Mokowski Kazimierz. Za. Gawkowska Agnieszka. Za. Jan Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Tak. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Tak.
Lipiński Edward. Za. Karpelska Droszka Tydyta. Za. Uralski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rykaczewski Stanisław. Za. Szeligowski Piotr. Za. Świderski Ryszard. Za. Wójcik Zenon. Za. Jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała podjęta została jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu, a mianowicie w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum w Zamrowie wchodzącego w skład zespołu szkół ogólnokształcących w Zamrowie. Tego typu ta sama procedura do 30 listopada czas zakończyć. Przyspieszamy, że tylko wszystko miało. Proszę bardzo, też była przedmiotem obrad na zarządzie i Komisji Oświaty. Poproszę pana przewodniczącego Komisji Oświaty. Komisja Oświaty na swoim posiedzeniu również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Czy są uwagi? Nie ma pani, proszę. Podjęcie procedury związane z uchwałą. Czajkowski Krzysztof. Za. Mochowski Kazimierz. Za. Dawkowska Agnieszka. Za. Jarz Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Za. Lipiński Edward. Za. Markelska Droszka Dedyta. Za. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rykaczewski Stanisław. Za. Szeligowski Piotr. Za. Świderski Ryszard. Za. Wójcik Zenon. Za. Jednogłośnie. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu i stwierdzenia przekształcenia zespołu szkół ogólnokształcących w Zamrowie 4-letnich pierwszy liceum ogólnokształcący imieniu Stanisława Konarskiego w Zamrowie. Również była procedowana na zarządzie, na Komisji Oświaty. Jest uzasadnienie, ta sama historia związana, że trzeba to przekształcić. Są pytania jakieś? Pan Rykaczewski, proszę bardzo. Mam pytanie tutaj do pana starosty, taką wątpliwość, czy możemy przekształcić zespół ogólnokształcący w 4-letni pierwsze liceum ogólnokształcące? Czy nie powinno być przekształcenia z 3-letniego liceum ogólnokształcącego w 4-letnie? No. Proszę bardzo, pan sekretarz. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado. Zgodnie tutaj z artykułem 193 ustawy przepisy wprowadzające prawo światowe z dniem tutaj właśnie zgodnie z tym artykułem z dniem 1 września 2019 roku zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące stanie się 4-letnim liceum ogólnokształcącym. O którym mowa tutaj w artykule 18, ust. 1, 2, litera A ustawy prawo oświatowe. Także ten tutaj artykuł, ten artykuł stanowi tutaj podstawę do podjęcia uchwały. Jest ona w przedstawionym projekcie zgodny z obowiązującym przepisami. Dziękuję. Uzasadnienie jest tej treści z tyłu na w tym projekcie uchwały. Jest również uchwała sprawdzona pod względem prawnym, a zatem nie widzę tutaj jakichkolwiek niedoróbek. Czy są jeszcze jakieś pytania? Uchwała była również na Komisję Oświaty. Poproszę Przewodniczącego Komisji Oświaty. Komisja Oświaty na swoim posiedzeniu również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 7, łamane przez 53, łamane przez 19 Rady Powiatu Zamrowskiego z dnia 20 września w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu szkół ogólnokształcących w Zamrowie 4-letnie pierwsze liceum ogólnokształcące imieniem Stanisława Konarskiego w Zamrowie. Czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu przedstawionej uchwały? Nie ma, a zatem pani jego przystępujemy do procedury głosowania. Czajkowski Krzysztof. Za. Mokowski Kazimierz. Za. Gawkowska Agnieszka. Za. Jarski Gniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Tak. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Tak. Lipiński Edward. Za. Karpelska Groszka Tydyka. Za. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rykaczewski Stanisław. Szeligowski Piotr. Za.
Świdecki Ryszard. Za. Wójcik Zenon. Za. 15 za, 1 wstrzymujący. Uchwała została podjęta przy 15 głosach za, przy 1 głosie wstrzymującym. Przechodzimy do kolejnego punktu. J. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego 2 liceum ogólnokształcącego w Zambrowie w 4-letnie 2 liceum ogólnokształcące w Zambrowie. Również ta sama podstawa prawna w sprawie trzeba uregulować związane z reformą szkolnictwa. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Nie ma. Poproszę pana przewodniczącego Komisji Oświaty. Komisja Oświaty na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Panie Przewodniczący, proszę. Czajkowski Krzysztof. Za. Bochowski Kazimierz. Za. Dawkowska Agnieszka. Za. Jan Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Tak. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Tak. Gliński Edward. Za. Martyńska Grzeszka Grzybyta. Za. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Tykaczewski Stanisław. Za. Szeligowski Piotr. Za. Świderski Ryszard. Za. Wójcik Zenon. Za. Jednogłośnie. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem jest punkt 6, litera K. Będziemy podejmować uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego 3 liceum ogólnokształcącego w Zambrowie w 4-letnie 3 liceum ogólnokształcące w Zambrowie. Również ta sama sytuacja prawna. Jest uzasadnienie z tyłu, jest projekt uchwały. Państwo się zapoznania, czy są uwagi? Nie ma. Poproszę przewodniczącego Komisji Oświaty. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Panie Boku, proszę o przystąpienie do głosowania. Proszę. Numer uchwały 7/51. Numer uchwały 7/55/19 z dnia 20 września. Czajkowski Krzysztof. Za. Mochowski Kazimierz. Za. Dawkowska Agnieszka. Za. Jan Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Tak. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Tak. Lipiński Edward. Za. Markerska Groszka Grzybyta. Za. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rykaczewski Stanisław. Za. Szeligowski Piotr. Za. Świderski Ryszard. Wójcik Zera. Jednogłośnie. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Litera S. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego technikum nr 1 w Zambrowie w 5-letnie technikum nr 1 w Zambrowie. Również ta sama sytuacja. Przyjmowaliście Państwo projekt. Było procedowane na zarządzie, na Komisji Oświaty. Czy są jakieś pytania? Nie ma, a zatem poproszę przewodniczącego komisji o przedstawienie stanowiska komisji. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 7 łamane przez 56/19 Rady Powiatu Zamborskiego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego techniku nr 1 w Zambrowie, 5-letniego techniku nr 1 w Zambrowie. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Kto z pań, pan radnych jest za? Trzymaj się przeciw. Czajkowski Krzysztof. Za. Mochowski Kazimierz. Za. Dawkowska Agnieszka. Za. Jan Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Tak. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Tak. Lipiński Edward. Za. Markerska Groszka Grzybyta. Opuściła, zwalniała się. Proszę notować to protokołem. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rokicki Krzysztof. O Boże, przepraszam. Rykaczewski Stanisław. Za. Szeligowski Piotr. Za. Świderski Ryszard. Za. Wójcik Zenon. Za. Jednogłośnie. 15. Uchwała została przegłosowana. 15 głosów za,
przy braku wstrzymujących i głosów przeciwnych. Ostatni projekt uchwały z pakietu oświatowego dotyczący w sprawie przekształcenia dotychczasowego 4-letniego technikum nr 2 w Zambrowie w 5-letnie technikum nr 2 w Zambrowie. Również ta sama sytuacja, prawda, do 30 listopada musimy pozałatwiać, pewnie do dzisiaj. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę, nie słyszę. Proszę pana przewodniczącego komisji, pana Czajkowskiego, o takie stanowisko. Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 7/57/19 Rady Powiatu Zambrowskiego dnia 20 września w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego technikum nr 2 w Zambrowie w 5-letnie technikum nr 2 w Zambrowie. Kto z państwa radny za? Proszę pani niego o podjęcie decyzji o zadanie głosowania. Czajkowski Krzysztof. Za. Mochowski Kazimierz. Za. Gawkowska Agnieszka. Za. Jan Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Tak. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Tak. Lipiński Edward. Za. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomozański Rafał. Za. Rykaczewski Stanisław. Za. Szeligowski Piotr. Za. Świderski Ryszard. Wójcik Zenon. Za. Jednogłośnie. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Zakończyliśmy pakiet oświatowy, przechodzimy, zostało nam jeszcze 4 życie. Gdzie może sobie państwo przerwać, czy jedziemy? Nie, przerwa jest. To może ten pakiet uchwał dalszy zakończymy. Jest uchwała teraz dotycząca w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym. Proszę bardzo. Projekt uchwały. Jest bardzo duże z tyłu uzasadnienie. Było to przedmiotem skargi, Komisji Skargi na Zbyt Petycji. Czy są jakieś pytania do projektu tego uchwały? Może pana sekretarza dwa zdania mi przybliżyć, o co chodziło, żeby opinia była ustawienia. To jest tak, tutaj zapukanka w interesie publicznym, tutaj wpłynęło do Starostwa Powiatowego 31 sierpnia 2019 roku od kazus Noster, Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakowy. Dotyczyło ona wprowadzenia w Starostwie Powiatowym polityki zarządzania konfliktem interesów. Petycja ta była skierowana do wszystkich rad i zarządów województwa podlaskiego. Wnoszący petycję tutaj wnosi o wprowadzenie w życie w Starostwie Powiatowym w Zambrowie polityki zarządzania konfliktem interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie. Tutaj też podaję dokument pod tytułem Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybranych w wyborach powszechnych i opublikowanie na stronie BIT Starostwa. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki, ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie tej polityki. No i ta polityka, ta petycja była przedmiotem Komisji Skargi Wniosków i Petycji. Komisja ta uznała, że nie ma tutaj, że żaden przepis tutaj nie daje podstawy prawnej do prowadzenia takiej. Dziękuję panu sekretarzowi za wyjaśnienie. Była przedmiotem obrad Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Poproszę panią przewodniczącą Agnieszkę Gawkowską o przedstawienie stanowiska. Komisja petycję rozpatrzyła negatywnie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania w tej sprawie? Skoro nie ma, przedstawimy projekt uchwały. Uchwała numer 7/58/19 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym. Kto z państwa radnych jest za? Wstrzymał się.
przeciw. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Czajkowski, Krzysztof. Za. Bochowski, Kazimierz. Za. Dawkowska, Agnieszka. Za. Jak, Zbigniew. Za. Kaczyński, Eugeniusz. Tak. Krajewski, Michał. Za. Krajewski, Wacław. Tak. Lipiński, Edward. Za. Murawski, Jacek. Za. Orłowski, Sebastian. Za. Tomazański. Rykaczewski, Stanisław. Szeligowski, Piotr. Nie słyszałam. Za. Świderski, Ryszard. Za. Wójcik, Zenon. Za. 14 za, 1 przeciw. Ostatnia uchwała została podjęta przy 14 głosach za i 1 głosie przeciw. Następna litera. O, rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego. Otrzymaliście państwo projekt z dwustronnym uzasadnieniem. Każdy może zapoznanie się. Była również ta uchwała przedmiotem obrad komisji skarg, wniosków i petycji. Otwieram dyskusję. Może ze dwa zdania pan sekretarz by przybliżył, poproszę. Do mikrofonu, panie sekretarzu. Przysłuchaj sobie ten sprzęt, proszę. O. W dniu 22 lipca na skrzynkę mailową starostwa wpłynęła właśnie skarga pani Anny Melcer na działanie 48 organów wykonawczych samorządu terytorialnego, w tym powiatu zamborskiego. Skarżąca zarzuca, że organ wykonawczy w okresie od 1 stycznia 2018 zawiera umowy na prowadzenie audytu wewnętrznego bez publikacji tych ogłoszeń na stronach BIP, przez co zwiększał przez to możliwy krąg wykonawców. Skarżąca tutaj właśnie pisze, że nie wyklucza to umyślnego działania organu wykonawczego na szkodę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie niegospodarności wydatkowania środków publicznych poprzez wybieranie w sposób nietransparentny z potencjalnie wyższą ceną niż usługi występujące na rynku. Skarżąca tutaj zarzuca również, że organ wykonawczy też tutaj w ten sam sposób, czyli nie zamieszczając ogłoszeń na stronach BIP, zamawia usługi właśnie prowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego, obsługę prawną urzędu, czy obsługę cateringową w czasie spotkań, usługę noclegową i gastronomiczną, usługę transportową. Właśnie jeśli chodzi o te ostatnie 5 zarzutów dotyczących tych usług zamawianych, co jest ponoszone w skardze, zarząd prawa zamorskiego nie zamawiał takich usług w ogóle, jeśli chodzi o usługę audytu wewnętrznego. Tutaj te ogłoszenia są co roku ogłaszane, publikowane na stronie BIP-u, jak i na stronie powiatu zamborskiego, stronie promocyjnej www.powiatzamborski.com. Raz jeden, co prawda to ogłoszenie nie było zamieszczone w 2018 roku, ale na stronie BIP-u, natomiast w internecie było zamieszczone, przez co nie zmniejszył się krąg tutaj ofert w tym postępowaniu. Właśnie w 2017 roku takich ofert wpłynęło 9, w 2018 również 9, w 2019 6 ofert. Jeśli chodzi o najniższą cenę, tutaj uzyskano na prowadzenie audytu w 2017 roku, była to kwota 3444, za prowadzenie audytu w 2018 3038,10 i w bieżącym roku 12720 zł. Nie było tutaj właśnie zdaniem organu wykonawczego żadnych. Dziękuję. Uchwała również była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Proszę bardzo o stanowisko, jeśli komisja zajęła, niech przedstawiona pani przewodnicząca Agnieszka Bartkowska. Komisja uznała skargę za bezzasadną. Dziękuję. Ja mam taką prośbę, żeby na tym filmie zamieszczać to wszystko, pilnować, żeby nie dochodziło do tego typu rzeczy w przyszłości i również bym prosił, żeby zamieszczać informacje z pracy zarządu. Przechodzę do przedstawienia projektu. Uchwała nr 7/59/19 Rady Powiatu Zamojskiego z dnia 20 września w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego. Zamieszczone jest to bardzo dobrze. Na podstawie artykułu 12 punkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym w dniu ustaw z 2019 roku pozycja 511 artykuł 229 punkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 60 roku kodeks postępowania administracyjnego. Dziennik ustaw z 2018 pozycja 2096, z 2019 pozycja 6730-1133. Rada Powiatu Zamojskiego uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uznaje się za bezzasadną skargę pani Anny Mercer na działanie organu wykonawczego Zarządu Powiatu Zamojskiego dotyczącą zawierania umów bez ogłoszeń na stronie PIP-u. Paragraf 2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi zawiera załącznik do uchwały. Paragraf 3. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadamiania skarżącej o sposobie załączenia skargi. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi co do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Kto z pań panów radnych jest za? Proszę o odczytanie nazwisk. Czajkowski Krzysztof. Za. Nowowski Kazimierz. Za. Gawkowska Agnieszka. Za. Jan Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Przyjmuję. Kajewski Michał. Za. Kajewski Wacław. Tak. Lipiński Edward. Za. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rykaczewski Stanisław. Za. Szeligowski Piotr. Za. Świderski Ryszard. Wójcik Zenon. Za. 14 za, 1 wstrzymujący. Uchwała została podjęta przy 14 głosach za i 1 głos wstrzymujący. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie zmiany statutu powiatu zamojskiego. Jest projekt, jest uzasadnienie. Zostało to podyktowane tym, że żeśmy przed chwilą tyle tych uchwał oświatowych podjęli o zmianie nazw szkół i ten jeden zapis podłożony był w tamtym statucie, dlatego też trzeba było to zmienić. Proszę bardzo, czy są, to było też na komisjach gdzieś tam, a? Na wszystkich komisjach. Także poproszę bardzo pana, po kolei tak, od Komisji Finansów, tak jak panowie siedzicie. Proszę bardzo, pan Łazański. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Bezpieczeństwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska również pozytywnie zaopiniowała. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt. Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Kto jeszcze został? Jeszcze na jakiejś komisji to było, czy? Na wszystkich komisjach. Dobrze. Czy są uwagi co do przedstawionego projektu uchwały? Nie ma, zatem przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 7/66/19 Rady Powiatu Zamojskiego z dnia 20 września w sprawie zmiany statutu powiatu zamojskiego. Proszę. Czajkowski Krzysztof. Za. Mochowski Kazimierz. Za. Gawkowska Agnieszka. Za. Jan Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Tak. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Tak. Lipiński Edward. Za. Murawski Jacek. Za. Borłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rykaczewski Stanisław. Szeligowski Piotr. Za. Świderski Ryszard. Za. Wójcik Zenon. Za. 14 za, 1. Uchwała została podjęta przy 14 głosach za, 1 głos wstrzymujący. Kolejną uchwałą jest uchwała zmieniająca uchwałę Rady. Uchwała w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych zmieniającą skład osobowy. Wpłynął wniosek indywidualny od pana radnego Rykaczewskiego, że rezygnuje z pracy w tej komisji. A zatem czy pan chce coś dodać tutaj? Czy czytamy? Czytamy, dobrze.
Uchwała nr 7/61/19 Rady Powiatu Zamojskiego z dnia 20 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia Rodziny i Spraw Społecznych. Podstawa prawna, paragraf 1 uchwały nr 3/17/19 Rady Powiatu Zamojskiego z dnia 15 stycznia w sprawie powołania Komisji Zdrowia Rodziny i Spraw Społecznych. Zmiana uchwała nr 5/39/19 Rady Powiatu Zamojskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Ustala się skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w osobach następujących. Coś tutaj bardzo mi zesformowałem się podobało. Krajewski Wacław Tadeusz, Machelska Groszek Edyta, Rokicki Krzysztof, Szeligowski Piotr, Wójcik Zenon Adam. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Zamojskiego. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś uwagi? Przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Czerwowski Krzysztof. Za. Nowowski Kazimierz. Gawkowska Agnieszka. Za. Jak Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Tak. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Tak. Lipiński Edward. Za. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rykaczewski Stanisław, Szeligowski Piotr, za. Świderski za. Ryszard, Wójcik Zenon, za. Jednogłośnie. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I ostatnią częścią uchwałodawczej uchwała jest uchwała dotycząca tych przystanków, który był dzisiaj zgłoszony do porządku obrad. Nie wiem, czy się wszyscy zdążyli zapoznać. Tutaj pan wicestarosta, członek zarządu, referował, czym to zostało spowodowane i czym zostało podyktowane bezpieczeństwo dzieci. Czy są jakieś jeszcze pytania w związku z powyższym? Skoro nie ma, przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 7/62/19 Rady Powiatu Zamojskiego z dnia 30 września 2019 roku. W sprawie zmian uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Kto z Pań Panów Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Czajkowski Krzysztof. Za. Bochowski Kazimierz. Tak. Gawkowska Agnieszka. Jan Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Tak. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Tak. Lipiński Edward. Za. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Wykaczewski Stanisław. Za. Szeligowski Piotr. Za. Widerski Ryszard. Wójcik Zeron. Za. Jednogłośnie. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Skończyliśmy część uchwałodawczą. Została część informacyjna i sprawozdawcza. Czy Państwo sobie życzą przerwę? 5 minut. To 5 minut nie zdążyłem wyjść. Ogłaszam 10-minutową przerwę. Jeżeli na sali jest Pan Prezes, to może być wysłuchane informacje o szpitalu. Wnioski mogliśmy składać w części, jak ustalaliśmy porządek. Teraz jest za późno. Przykro mi bardzo. Dziękuję. Żona to wiesz, jak to są, co wszyscy. Tak się, tak.
Nie, że on zrezygnował. Nie, nie musi być, to nie samo osobą. Ale to jest.
Siedział, radnych pytań nie było i beznadziejnie, to tak rozdziwiło.
Jeżeli będą jakieś pytania, zwrócimy się na piśmie i odpowie na piśmie. Czy są jakieś tutaj pytania w związku z tej informacji? Nie ma, a zatem przyjmujemy ją przez aklamację. Następna informacja ta również była na Komisji Bezpieczeństwa o Rolnictwa. Może poprosimy pana przewodniczącego. Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przyjęła przez aklamację. Dziękuję bardzo. Następna jest informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Zandrowie. Mam i panią kierownik PCPR-u za 2018 rok w formie broszurowej. Również to było na Komisji Zdrowia. O, poprosimy pana przewodniczącego Komisji Zdrowia, jakie komisja stanowisko zajęła. Komisja przyjęła przez aklamację. Czy są pytania do pani prezes? To tam, o, pan wyżej rączki proszę prezes. Ja mam takie pytanie. O stan na dzień dzisiejszy. Ile mamy rodzin zastępczych, spokrewnionych, zawodowych? Ile tam dzieci przebywa? I drugie pytanie. Jak wpłynął program 500+ na sytuację polskich rodzin w powiecie Zamrowskim? Dziękuję, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, obecnie mamy stan na dzień dzisiejszy 17 rodzin zastępczych, 7 niezawodowych, 9 spokrewnionych i 1 zawodowa. Razem przebywa w tych rodzinach razem łącznie 27 dzieci. 500+, jaka jest sytuacja w powiecie? No nie mogę się na to tak wypowiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, jak jest w naszych rodzinach zastępczych, którym my przekazujemy 500+. Ponieważ 500+ dla wszystkich innych rodzin z miasta czy z gmin, to ośrodki pomocy społecznej przekazują. Ale nasze rodziny wykorzystują to na zajęcia dodatkowe, na muzykę, basen, korepetycje, jak zachodzi potrzeba, czy na kupno sprzętu muzycznego dla swoich tych wychowanków, tak? A jak cokolwiek zostaje, to takie mamy uzgodnienia, że będą wpłacać im na książeczki, że będą zbierane te fundusze, żeby później jak dzieci będą wychodziły, żeby miały jakieś takie jeszcze też od rodziny środki. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania dotyczące tylko i konkretnie tej informacji? Nie ma, a zatem również myślę, że przyjmijmy przez aklamację i przechodzimy do konkretnego następnego. Informacja o działaniach zawartych w Powiatowym Programie Poprawy Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych. Jest również tutaj pani z PCPR, może nam udzielić odpowiedzi. Czy są jakieś pytania? Było to na Komisji Zdrowia. Proszę bardzo, tutaj przewodniczącego komisji o udzielenie. Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Tak samo. Podobnie jak tak, to przyjął przez aklamację. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma, zatem informację przyjmujemy przez aklamację. Następna informacja jest informacja sprawozdania z realizacji za rok 2018 programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie zamrowskim w latach 2013-2018. Tu też Centrum Pomocy Rodzinie i Komisja Zdrowia. Proszę bardzo, przewodniczącego Komisji Zdrowia, jak to zostało wybrane. Komisja Zdrowia pozytywnie przyjęła to przez aklamację. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do pani kierownik? Skoro nie ma, przyjmujemy przez aklamację. Przechodzimy do sprawozdania z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za lata, na lata 2014-2020. Również otrzymaliśmy Państwo sprawozdanie na piśmie z realizacji tego programu. Również to było przedmiotem obrad Komisji Zdrowia. Proszę bardzo, przewodniczącego komisji.
zachowania pozytywnie przy radości informacji. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie ma, zatem się nie. Przechodzimy do następnego sprawozdania. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zabrowskim. To również jest pakiet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. To również wola Komisji Zdrowia. Czy są jakieś pytania dotyczące sprawozdania, dotyczące tej strategii? Nie ma. Poproszę pana przewodniczącego Komisji Zdrowia, jak komisja się ustosunkowała do tego. Komisja przyjęła przez akordację. Dziękuję. My również przyjmujemy to przez aklamację. Następną jest informacją. Informacja o działalności spółki Szpital Powiatowy Zembrowiec spółki to w 2018 roku. Otrzymaliście również Państwo od książeczki ze szpitala. Pan prezes jest obecnie na sali. Proszę bardzo. Otwieram dyskusję. Dotyczy to sprawozdania za 2018 rok. Czy są jakieś pytania do pana prezesa? Dyskutujemy o 2018 roku. No, proszę bardzo. Pan Kaczyński. Panie prezesie, mam następujące pytanie. W roku ubiegłym były realizowane kilka projektów ze środków unijnych. Mógłby pan powiedzieć, na jakim one są etapie, na stan dzisiejszy? Dzień dobry państwu. Zanim odpowiem na ten temat, chciałbym podziękować radnym i zarządom dwóch poprzednich kadencji, bo to był dobry czas dla szpitala. Szpital zmienił swoje oblicze. Chcę poinformować, że aktualnie uzyskaliśmy akredytację i chcę przypomnieć, że został przyjęty program restrukturyzacji przez organ stanowiący, przez Radę Powiatu, modernizacji i restrukturyzacji szpitala, restrukturyzacji przede wszystkim majątkowej, co umożliwiło też nam otwarcie nowych działalności. W ramach tego programu myśmy realizowali trzy projekty infrastrukturalne. Zakończony jest projekt odbudowy lądowiska, rozbudowy izby przyjęć, doposażenia do SOR-u. I tutaj zostało skończone rozliczenie z Ministerstwem Zdrowia, które w tej chwili trwa. Mam nadzieję, że w Warszawie zawsze to tak trwa długo. Po prostu jeszcze czekamy na końcowe rozliczenie, krótko mówiąc. Wszystkie sprawy z naszej strony zostały załatwione. Chcę przypomnieć, że SOR został zakontraktowany od miesiąca lipca tego roku. Dwa pozostałe projekty infrastrukturalne, to jest tutaj modernizacja i remont oddziału ginekologiczno-położniczego dziecięcego oraz częściowo i doposażenie poradni ginekologiczno-położniczej oraz częściowo też rehabilitacji dziecięcej. On został rzeczowo zakończony i jest w trakcie też rozliczeń. Na razie przebiega to właściwie. Tutaj dosyć sprawnie wykonano te prace budowlane, natomiast wszystko to były duże projekty unijne, znaczy zamówienia publiczne unijne, więc one tylko mają swoją specyfikę i długo to trwa. Musieliśmy, ponieważ tych urządzeń jest dużo, więc na kilka etapów to rozbiliśmy. Chcę powiedzieć, że w tej chwili mamy bardzo dobrze przygotowane doświadczenia usług oddział ginekologiczny położniczy. Korzystając z okazji, chciałbym, żeby za Państwa pośrednictwem, za pośrednictwem internetu zachęcić mieszkanki, Zambrowa, okolic i też innych powiatów do korzystania z naszych usług. Są tam sale klimatyzowane też dla pobytu położnic i też pacjentek, bo też to jest ginekologiczny odcinek tam jest. Mamy bardzo dobre te urządzenia nowej generacji.
mamy sale porodowe jednoosobowe i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to zapewnia bezpieczeństwo pacjentek i noworodków, które się u nas rodzą. Także naprawdę nie ma potrzeby szukania miejsca gdzie indziej, a potwierdzenie jakości naszych usług to jest to, że mamy tą akredytację. Następna sprawa to jest, i ta jest jeszcze właśnie niezakończona, to jest projekt, bo ten wąt musiał być robiony częściami, dlatego że nas nie stać było na to, żeby zawiesić działalność czegokolwiek na czas remontu. I to jest ta część poradniana. Jak Państwo, niektórzy bywają w szpitalu, to widzą, że zaawansowanie jest duże. Natomiast jeszcze też tam będzie wentylacja wymuszona i klimatyzacja i to jest nieskończone. Natomiast chciałem powiedzieć, że też tam zakupiliśmy dużo sprzętu, między innymi nowy rentgen, bardzo nowoczesny, który może bez niekształcić na przykład kości długie, czy przy wadach postawy odpowiednie zdjęcia robić. Nie będę tu wchodził w te szczegóły, więc to jest akurat na niej. Znaczy jest na etapie, że jeszcze prace są niezaawansowane, nieskończone i też musimy jeszcze poza projektem pewne wyposażenie tam dokupić, czy też na przykład no, biurka, krzesła i inne tam takie rzeczy trzeba dokupić. Już zamówić częściowo stolarzy, żeby to dopasować do pomieszczeń. To tak sprawa wygląda. I tu przy okazji trzeba powiedzieć, że mamy też pewien problem, który był tutaj dzisiaj rozpatrywany, wkładu własnego. Ponieważ te wszystkie mają pewne trudności finansowe, tutaj jest takie wstępne uzgodnienie z zarządem, że wkład ten własny zarząd spróbuje ująć w budżecie przyszłego roku. No i bardzo prosił Państwa radnych, żeby byli też temu przychylni po prostu. To wygląda. Chcę przypomnieć, że w ubiegłym roku i tego bardzo utworzyliśmy kilka nowych poradni, farmizacyjną, leczenia bólu, teraz ostatnio chorób wewnętrznych, więc my rozwijamy tą działalność i to, że mamy tą akredytację, to jest wysiłek całego zespołu nas, pracowników, wszystkich specjalności. Lekarzy, pielęgniarek, radiologów, pracowników kart i tak dalej, wszystkich. Nie ma, bo to przegląd był całościowy. No i to powoduje, że mamy potwierdzenie, a plus jeszcze dodatkowo ta nowa baza techniczna, która zapewnia bezpieczne leczenie, powoduje, że mogliśmy dostać tę akredytację. Więc chciałbym, żeby to nie była efemeryda, żebyśmy utrzymali jakość tych naszych usług. Wiemy wszyscy, jakie trudności są w znalezieniu lekarzy, czy też innego personelu, ale przede wszystkim lekarzy. I tutaj lekarze się przełamali, co mnie bardzo cieszyło, żeby też się włączyć w ten proces akredytacji. Więc dostaniemy za to na ten cel utrzymania akredytacji w przyszłym roku 1,5% do kontraktu tego ryczałtu, przepraszam, nie samego kontraktu, tylko do ryczałtu, no bo też zatrudniliśmy nowe osoby po to, żeby właśnie poprawić jakość świadczenia naszych usług i to jest na ten cel. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy bardzo, przepraszam, tutaj nie chciałem używać, ale chciałem w miarę dokładnie wyjaśnić. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Szpital. Temat szpitala jak bumerang wróci zapewne na najbliższej sesji i sprawy teraźniejsze i przyszłościowe. Bardzo bym prosił o 2018 roku. Dziękujemy. I chciałbym też właśnie, żeby ta dotychczasowa dobra współpraca między organem stanowiącym, organem wykonawczym, a z szpitalem była utrzymana. Ja też bym chciał, tylko to obowiązuje w obie strony, panie prezesie. Dziękuję, proszę bardzo, pan Rykaczewski. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, no tutaj spółka, szpital powiatowy obraca dużym kapitałem. Ubiegły rok to jest 30 milionów. Pierwszy raz widzę w nowym otwarciu Rady Pana Prezesa, także
Chciałbym tutaj, panie prezesie, panu podziękować za ten okres współpracy, kiedy pracowałam na stanowisku wicestarosty, za te projekty, które pan realizuje dla szpitala. Skutek przynosi poprawę warunków leczenia i pracy zarówno mieszkańców Zambrowa, jak i powiatu zambrowskiego. Za pana wysiłek, za pana trud. Widzę i obserwuję pana pracę, że jeździ pan po innych samorządach, żeby pozyskać jakiekolwiek środki na szpital. Jeszcze mam tutaj pytanie, ponieważ nie dostałem odpowiedzi od pana starosty. Złożył pan zapotrzebowanie środki w wysokości 1 800 000 zł. Czy mógłby pan powiedzieć, na co te środki będą przeznaczone? Ja główną sprawę powiedziałem. Tam było mówione już na tej ja podniosłem ten problem podkładu własnego i to jest najpoważniejszy problem w tych wydatkach. Na pewno czeka tutaj pewna dyskusja między mną a zarządem i ja znam problem jako samorządowiec, jakie mają wszystkie samorządy płacowe i nie oczekuję jakichś rzeczy niemożliwych, żeby było jasne. Dziękuję. Temat był ruszany, mówię, temat będzie wracał i dzisiaj tutaj jego w tym gronie na pewno nie rozpatrzymy. Dobrze, że tutaj pan Rykaczewski podziękował. Był czas na podziękowania już poprzednio. No i niemniej jednak lepiej dziękować, jak nie dziękować. Szkoda, że pana nie ma. Taka prostorita była, bo dalej może by nam się tutaj dobrze działo. Jest pan teraz w województwie. Liczymy, że też pan będzie pomocny i znajdzie się przełożenie tutaj na powiat zambrowski. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze coś ma? Nie ma. Dziękuję panu prezesowi za przybycie. Dziękuję za szczegółowo złożenie informacji i myślę, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie. Będziemy się spotykać dla dobra mieszkańców. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu, a mianowicie informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku. Otrzymaliście państwo sprawozdanie. Uchwała dla zarządu powiatu, wszystko jest, co gdzie, opisówka, ile procent wykonano, gdzie przekroczono, gdzie nie dokonano. Do widzenia. Do widzenia. Także jest pani skarbnik, jest przewodniczący zarządu, są członkowie zarządu, przewodniczący komisji finansów, czy coś panów tutaj radnych by indykowało, wzbudzało niepokój, czy macie jakieś uwagi, proszę bardzo. Pan Rykaczewski, proszę. Pytanie tutaj w sprawozdaniu. Jest podana informacja, że wykonano remonty chodników w Głęboczu Wielkim i Śniewo, Cieciorki, Grądy i Moniecko. Czy to były remonty, czy było wykonanie nowych chodników? I drugie pytanie dotyczące... Proszę o podanie informacji szczegółowej na temat wydatków na promocje, które wyniosły 14 976 zł z przeznaczeniem na organizację i udział powiatu w uroczystościach organizowanych pod patronatem powiatu. No, takie uroczystości odbyły się dwie w sumie, na które dostałem zaproszenie. One kosztowały 14 tysięcy. Dziękuję. Proszę bardzo. Jest pan naczelnik odnośnie remonty, czy to były nowe chodniki, czy to tylko zapisane było pod pozycją remonty, żeby pewne rzeczy... Proszę bardzo. Wykonano remonty chodników w istniejącym pasie drogowym, gdzie były one znacznie zniszczone. Głęboczo to były wykonane za zimowe utrzymanie dróg, w wcześniejszym podpisanym porozumieniu z panem wójtem gminy Szumowo. W miejscowości Grądy Woniecko tak samo, wyremontowany istniejący kiedyś chodnik ze strony bloku, w którym pobyły PGR-ze, zostały przywrócone, tak samo i w Wiśniewie, a na ulicy Pileckiego to tylko zostało wykonane przejście do nowo powstającego osiadła. Dziękuję bardzo. Pytanie drugie. Dwie imprezy, 14 tysięcy, praktycznie za 9 miesięcy. Proszę bardzo, w jakim procencie został zrealizowany budżet na ten cel i co to był za imprezy? Pan starosta czy pani skarbnik, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. W szczegółach powiedzieć, co w tej kwocie 14 tysięcy zostało zawarte,
dwie imprezy, to nie była tam informacja z informacji za półrocze, tylko pan radny wie o dwóch imprezach. I jeżeli jest taka informacja potrzebna, co wpłynęło na te... Jakie środki zostały na co zostało sfinansowane z tych 14 tysięcy, ja jestem w stanie przygotować. Ale uważam, że to nie są tylko takie imprezy tam, które patriotyczne czy inne, ale między innymi związane z dniem niepełnosprawności, czy też dniem autyzmu, te wszystkie imprezy, które patronował starosta z ramienia powiatu. Więc ja jestem w stanie przygotować i rozpisać elementarnie, ponieważ tam zostały tak pogrupowane te środki pewnymi grupami. Nawet zrobić wydruk z przygotowania i zapoznać dokładnie. Dziękuję bardzo. Ja jestem w stanie nawet zaraz, tylko przerwę musiałbym ogłosić i przedstawić, ile to pana zostało wydatkowane w roku ubiegłym i nie wiadomo na co. Węże strażackie, kuchnie mikrofalowe i inne historie. A tu 87 tysięcy. A tu jest 14 tysięcy. Także pani skarbnik przedstawi, jeżeli to pana interesuje do prądu. Nie ma najmniejszego problemu. Proszę bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie sprawozdania średniego? Nie ma. Przechodzimy do następnego punktu 15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Żadnych interpelacji nie było, a zatem nie ma żadnych odpowiedzi. Punkt 16. Wnioski i oświadczenia rady. Czy ktoś z państwa ma jakiś wniosek? Proszę, pan Czajkowski. Szanowna Rado, chciałbym złożyć wniosek, aby podjąć działanie w kierunku zamontowania pulsującego światła w miejscowości Rudki, skrzyżowaniu droga powiatowa z drogą wojewódzką w okolicach remizy. Tam dochodzi non-stop do wypadków. W ubiegłym roku zginęła jedna osoba, przez ostatnie lata zginęło bodajże 4 osoby. Teraz, może 2-3 tygodnie temu był znów wypadek. No przeżyli wprawdzie ci kierowcy, ale w ciężkim stanie zostali wywieźli do szpitala. Tam cały czas stłucz, to już nie wiem, jak nazwać ile, non stop są wypadki i po prostu to jest no, nadrzędna droga wojewódzka i trzeba się dogadać z nim. Są takie światła, widziałem na skrzyżowaniach pomarańczowe, migające całą dobę, zasilane słonecznie, które ostrzegają kierowców. Tam jest droga przelotowa z Łączy do Mężenina i po prostu ci jadący rzadko zwalniają i co już są wypadki. Dziękuję bardzo. Proszę. Proszę bardzo, pan Kowalski. Ja tutaj wcześniej zgadzałem się z wnioskiem o odkrzaczenie drogi tutaj od ulicy Wątłukowskiej do w stronę Czartos, bo tam się sytuacja cały czas pogarsza, wychodzą krzaki na jezdnię. No i tutaj patrzę, że od wiosny nic się w tym temacie nie dzieje. Dziękuję, jest pan naczelnik, jest zarząd cały, proszę to zanotować i proszę się pochylić nad tymi wnioskami. Nie są to takie wnioski, które by wymagały przewrotu w trzecie. Słucham dalej. Proszę bardzo, pan Krajewski. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, chciałbym zgłosić wniosek odnośnie drogi numer 2036B, która prowadzi od granicy województwa Siwa-Kozłowa o długości 2456 km w kierunku Andrzejewa. Jest to droga zakrzaczona, poza tym nie ma widoczności, tam jest taki łuk, zakręt dosłownie, także prosiłbym bardzo, zwracał się nawet i pan radny tutaj Dzieszka, nie wiem, do powiatu czy do pana starosty, żeby te sprawy jakoś poregulować, bo tam jest sprawa tak niewidoczna, że naprawdę może być katastrofa w każdej chwili. Droga jest zakrzewiona dosłownie i poza tym przy zakręcie jest strasznie niewidoczny ten zakręt. Także to proszę wziąć pod uwagę. 30 na godzinę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tutaj myślę, tutaj z tymi światłami wniosek pana Czajkowskiego się trzeba pochylić, by było też na zarządzie. Dobrze, gdyby to na piśmie wpłynęło. I akurat z panem wójtem z Rutek, jak z mało, w którym się układa współpraca, jest nowy wójt, jest nowe otwarcie.
i myślę, że jakieś porozumienie w tym zakresie można by było osiągnąć, tym bardziej, że w tyle by pan poświęcał. Proszę bardzo, pan... Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj odnośnie skrzyżowania w miejscowości Rudki, tu zostały te kroki i pan wójt dostał już obietnicę z województwa, że tam zostaną ustawione znaki, a do nas ma się zwrócić po prostu o zgodę, wyrażenie, zamontowanie rogów zwalniających na naszej drodze. On za własne pieniądze to zamontuje tam na miarę, gdzie można kupić, niedrogo, ma brygadę swoją i takie coś podobnego, jak mamy na ulicy Cmentarza. To wtedy na pewno każdy będzie musiał tam wyhamować w rejonie tego skrzyżowania. To mi się wydaje, że już jest sytuacja opanowana i zamknięta. Także dziękuję. Odnośnie zakrzeczenia, to jest na bieżąco usuwane w miejscach tych niebezpiecznych i co roku każda droga, jedna na każdej gminie jest zgłaszana. Nie ma problemu. W tym roku możemy przyjąć do odkrzyczenia na naszym budżecie, na rok następny, 20, drogę Wądołki, Czartosy, tak jak pan radny zgłasza, i następną Paproć Andrzejewo na gminie Szumową, to drogę możemy wpisać. W tamtym roku była zrobiona od Srebrnej Wędownica w kierunku też gminy Andrzejewo, cała. No tam, gdzie zapotrzebowanie jest poszczególnych wójtów, te są przez nas robione. Dziękuję. Wójtowie rozumieją potrzeby swoich mieszkańców i wiedzą, po co zostali wybrani. Niektórzy wójtowie. I tym wójtom dziękuję bez imienia. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie ma, przechodzimy do sprawy różne. Czy są jakieś sprawy różne w tym punkcie? Nie widzę, nie słyszę, a zatem zamykam obrady 7. sesji Rady Powiatu Zamojskiego. Dziękuję panu, wszystkim państwu za uwagę. Także to trzeba zrobić, panie przewodniczący.